Siemanko, w ostatnim odcinku zrobiliśmy w naszym kursie GraphQL logowanie użytkownika, natomiast dzisiaj dorobimy sobie proste sprawdzanie, czy użytkownik jest zalogowany. Będziemy to sprawdzać w oparciu nie o cookiesy, ale będziemy po prostu sprawdzać, czy w nagłówku przesłanym do naszego backendu jest zawarty JWT token. I jeżeli ten token się tam znajduje, no to wtedy jakby zezwolimy na dostęp do danego resursa. Jak to możemy zrobić? Wydaje mi się, że najprostszym sposobem, na jaki możemy to przeprowadzić, to będzie po prostu podpięcie sobie do tego naszego API w Expressie, ponieważ mamy tutaj GraphQL-a, ale ten GraphQL jest serwowany przez Expressa w Node.js. I jest to serwowany ten GraphQL z użyciem tak zwanego middleware'a. Middleware polega na tym, że jakby jak przychodzi jakieś zapytanie do Expressa, to po kolei te zapytania przechodzą przez te różne middleware'y. I jednym z tych middleware'ów, przez które przechodzi każde zapytanie, jest u nas GraphQL, który jest podpięty oczywiście na odpowiedniej ścieżce. I teraz my sobie podepniemy middleware'a, który sprawdzi, czy w nagłówku znajduje się token. Jeżeli znajduje się, no to na tej podstawie spróbujemy coś wyświetlić użytkownikowi. Jeżeli go tam nie ma, no to na razie nie będziemy nic robić, ale po prostu nie zwrócimy danych. Więc na początek sobie przejdziemy tutaj do naszego pliku user.js, gdzie mamy sobie takie różne funkcje pomocnicze związane z userem i tutaj sobie napiszemy nasz middleware. I to będzie export. Bo chcemy użyć tą funkcję, nazwiemy ją sobie getUserID middleware. Będzie to funkcja asynchroniczna i przyjmuje ona jako parametr req, czyli ten request, który jakby przychodzi do Expressa. Za chwileczkę go podepniemy, ale najpierw tutaj napiszemy sobie funkcję i tutaj zrobimy to w ten sposób. const token równa się req headers i sobie zrobimy authorization. I w sytuacji, gdy token istnieje, ponieważ pamiętacie, że może on nie istnieć, no to w sytuacji, gdy taki token istnieje, to spróbujemy sobie zweryfikować nasz token, który wcześniej był wygenerowany. A robimy to w ten sposób, że mamy await JWT verify i tutaj podajemy token, który przychodzi i sekret, który wcześniej mieliśmy wpisany. I teraz tutaj może, żeby to nieco poprawić, zrobimy sobie ogólnie taki zmienną sekret. Tutaj zrobimy sobie sekret 1, 2, 3, 3, 3 i to będziemy używać w dwóch miejscach. Pamiętajcie, w poprzednim odcinku mówiłem, że sekret jest to wartość, która jakby no, musi zostać odpowiednio wygenerowana i musi być pilnie strzeżona, ponieważ no, jakby będziemy używać tego do generowania i sprawdzania tokenów, więc to nie są przelewki. Więc mamy tutaj verify, podajemy sekret, musi być to taki sam sekret jak w przypadku generowania tego tokena i to nam zwróci nasze informacje, które zapisaliśmy w tokenie, czyli user ID oraz informacje o tym, czy token jest oraz kiedy on ekspiruje. To nam na razie nie jest potrzebne, więc po prostu zrobimy sobie wyciągnięcie tego user ID i tutaj będzie nam zweryfikowany ten token. I teraz tutaj jak w każdym middleware'ze musimy użyć funkcji next, żeby po prostu w przypadku, gdy jest użyty inny middleware, no to żeby jakby wykonywanie się tych middleware'ów nie zakończyło na tym ostatnim, no to jest odpalane jakby funkcja next,
Jeżeli nie wiecie do końca, co to jest, to zachęcam poczytać sobie o JavaScriptie i konkretnie o generatorach funkcji oraz iteratorach. I tam myślę, że Wam się wtedy nieco rozjaśni, czym jest ten zapis taki next. I w sumie, może na wszelki wypadek, tutaj sobie jeszcze zrobimy, wrzucimy to wszystko w trya. Catch. I tutaj sobie console error, czyli jakbyś coś tu poszło nie tak. Wiem, że jest to bardzo brzydkie łapanie błędów, ale jakby nie o to chodzi w dzisiejszym odcinku. Bawimy się GraphQL-em i próbujemy sobie zabezpieczyć dostęp do jakiegoś resursa z użyciem tokena. Więc mamy middleware. Tu sobie zapiszę. Tu coś jest już nie tak. Dobra, mamy ten drobny błąd naprawiony. Dlatego wrócimy teraz z powrotem do Node.js, do tutaj tego deklaracji naszych ekspresowych i tutaj sobie podepniemy ten middleware. Oczywiście musimy go najpierw załadować, więc będzie import i tutaj sobie musimy wziąć to z tego pliku get middleware from i tutaj będzie services user i teraz po prostu spróbujemy sobie go użyć, więc będzie app use i tu podajemy nazwę tej tutaj funkcyjki, którą sobie tutaj zrobiliśmy i teraz o, jeszcze byłby kolejny błąd. W sytuacji, kiedy user ID już jest pobrany, to musimy go zapisać do naszego, do tej zmiennej request, ponieważ będziemy chcieli się dobrać do tej wartości user ID, żeby po prostu sprawdzić, czy gość jest zalogowany. Więc tutaj mamy middleware'a, sprawdzamy, co mamy w nagłówkach. Jeżeli jest authorization, jest tam token, to próbujemy go zweryfikować i jeżeli wszystko jest ok, to sobie przypisujemy tego user ID do obiektu requesta, po to byśmy mogli się później do niego dobrać, a dobierzemy się do niego oczywiście przez nasz kontekst, więc pamiętacie, mieliśmy tutaj kontekst, a teraz też chcemy sobie tutaj wrzucić po prostu ten user ID, czyli to będzie user ID i to będzie req user ID. I tutaj oczywiście, żebyśmy mieli dostęp do tego reka, trzeba go przekazać. Pach, pach, pach. I tutaj, dobra, myślę, że nawiasy powinny się zgadzać. Więc to, co tutaj w tym middleware wyciągniemy, przekazujemy do GraphQL-a niżej w kontekście. I teraz możemy spróbować zmienić nieco, dodać tutaj sobie takie query. Query dodamy sobie po prostu me, tak jak jest na Facebooku, czyli w momencie, kiedy jesteśmy zalogowani i odpytujemy query me, wtedy powinien zostać zwrócony nasz użytkownik i on tutaj może, robimy bez wykrzyknika, ponieważ może zostać zwrócona pusta wartość. Więc tutaj mamy schemę w ten sposób zmodyfikowaną. Musimy wejść sobie jeszcze tutaj w query i dodać tutaj sobie takie query parent args models user ID. Tutaj też chcemy z tego skorzystać i tutaj będzie takie proste sprawdzenie if user ID, czyli jeżeli jest jakaś wartość, no to chcemy po prostu sobie wyszukać tego gościa, więc będzie models user find one i tutaj będzie where i tutaj będzie ID user ID, więc tutaj spróbujemy go
wyszukać i zwrócić. Natomiast w sytuacji, gdy nie ma tego user ID, no to po prostu zwrócimy sobie null. I zobaczmy. Coś tu jest nie tak. A, tu jeszcze brakuje dwukropka. Sorry za te drobne literówki, ale tak to jest, jak się jednocześnie i tłumaczy, i coś pisze, i jeszcze się myśli, co się chce powiedzieć za chwilę. Dlatego, dobra, myślę, że powinno to zadziałać. Przełączymy się tutaj na naszego GraphQL-a i spróbujemy pozyskać jakiś token. I teraz mamy tego użytkownika Billy i próbujemy się na niego zalogować z użyciem tej mutacji, co ostatnio używaliśmy. I tutaj mamy już jakiś token. I teraz spróbujemy użyć ten token. Ja tutaj mam Postmana. Postman to jest taki klient HTTP, który pozwala fajnie testować różne API. On akurat się nadaje bardziej do testowania restowych API, natomiast tak jak mówiłem w jednym z poprzednich filmików z GraphQL-a, możecie korzystać tak, że wysyłając zwykłe zapytania w formie JSON-a, także tu akurat nie ma żadnego problemu. No i co? No i mamy tutaj, próbujemy wykonać zapytanie mi i pobrać first name i na przykład e-mail. I teraz zobaczmy, co się dzieje. Zwróciło nam null, ponieważ nie podaliśmy w żaden sposób nagłówka do autoryzacji. Tutaj teraz sobie mogę wrzucić ten nagłówek. Tutaj wrzucam to, co miałem wcześniej wygenerowane po zalogowaniu tutaj, więc to jest ten jakby odpowiedni token. No i teraz powinno wszystko jakby nam w tym momencie zadziałać. Tutaj w międzyczasie się okazało, że jest jeszcze jedna taka brzydka bardzo literówka. Authorization. Brakuje literki H. Zapisujemy i wracamy do naszego przykładu. I tutaj wrzuciliśmy sobie ten token, więc w sytuacji, gdy kolujemy bez niego, zwraca nam nula. Natomiast w sytuacji, gdy mamy już ten authorization token tutaj podany, no to ten middleware już nam działa i ładnie nam podłapuje, kto tu jest tak naprawdę zalogowany. No i jak widzicie, ten middleware podpięty w ten sposób całkiem fajnie działa. Także mamy tutaj middleware, on jakby pozwala nam już ograniczyć dostęp do pewnych resursów w naszym API. No i to by było na tyle, tak? W dzisiejszym odcinku myślę, że zakończymy, natomiast w kolejnych odcinkach możecie się spodziewać już takiego fajniejszego łapania błędów oraz tworzenia na przykład danego resursa tylko przez zalogowanego użytkownika. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.